Bajoteka zaprasza do wysłuchania utworu Ignacego Krasickiego zatytułowanego Żona Modna. A ponieważ dostałeś coś tak drogo cenił, winszuje, panie Pietrze, żeś się już ożenił, Bóg zapłać. Co to znaczy? Ozięble dziękujesz, alboż to szczęścia swego jeszcze nie pojmujesz? Czyliż się już sprzykrzyły małżeńskie ogniwa? Nie ze wszystkimi, luboć to zazwyczaj tak bywa, pierwsze czasy cukrowe. Toś pewnie w goryczy, jeszczeć. Bracie, trzymaj więc, coś dostał w zdobyczy. Trzymaj skromnie, cierpliwie, a milcz tak jak drudzy. Co to swoich małżonek, uniżeni słudzy, z tytułu ich mościowie, dla oka dobrani, a jej mość tylko w domu rządczyna i pani. Pewnie może i twoja. Ma talenta śliczne. Wziąłem po niej w posagu cztery wsie dziedziczne. Piękna, grzeczna, rozumna. Tym lepiej, tym gorzej. Wszystko to na złe wyszło i zgubi mnie w sporzej. Piękność, talenty wielkie są zaszczyty niewieście. Cóż po tym, kiedy była wychowana w mieście? Alboż to miasto psuje? A któż wątpić może? Bogdaj to żonka ze wsi. A z miasta broń Boże, źle tuszył, skoro moją pierwszy raz obaczył, ale żem to co postrzegł, na dobre tłumaczył. Wdawszy się już, a nie chcąc, dla damy ohydy, wiejski Tyrsys wzdychałem do mojej filidy. Dziwne były jej gusta i misterne wdzięki. A nim przyszło do ślubu i dania mi ręki, szliśmy drogą romansów, a czym się uśmiechał, czym się skarżył, czym milczał, czy mówił, czy wzdychał. Widziałem, że mnie dobrze udawał aktora. Modna fili zgardziła sercem domatora. I ja byłbym nią wzgardził, ale punkt honoru. A czego mi najbardziej żal? Ponęta zbioru, owie wioski, co z nimi graniczą, dziedziczne. Te mnie zwiodły, wprawiły w te okowy śliczne. Przyszło do intercyzy, punkt pierwszy, że w mieście. Jej mość przy doskonałej francuskiej niewieście. Co lepiej, bo francuska... Potrafi ratować. Będzie mieszkać, ilekroć trafi się chorować. Punkt drugi. Chociaż zdrowa czas na wsi przesiedzi, co zima jednak miasto stołeczne odwiedzi. Punkt trzeci. Będzie miała swój ekwipaż własny. Punkt czwarty. Dom się najmniej wygodny, nieciasny. To jest apartamenta paradne dla gości. Jeden z tyłu dla męża, z przodu dla jej mości. Punkt piąty. A broń Boże, zląkłem się. A czego? Trafia się... Rzekli krewni, że z zdania wspólnego albo się węzeł przerwie, albo się rozłączy. Jaki węzeł? Małżeński. Rzekłem, ten śmierć kończy. Rozśmieli się z wieśniackiej przytomni prostoty i tak płacąc wolnością niewczesne zaloty, po zwyczajnych obrządkach rzecz poprzedzających, jestem wpisany w bractwo braci żałujących. Wyjeżdżamy do domu. Jejmość w złych humorach. Czym pojedziem? Karetą. A nie na resorach? Dalisz ja po resory. Szczęściem kasztelanic, co karetę angielską sprowadził ze zagranic. Zgrał się co do szelonga. Kupiłem. Czas siadać. Jejmość słaba, więc podróż musimy rozkładać. Więc podróż musimy odkładać. Zdrowsza jejmość. Zajeżdża angielska kareta. Siada jej mość, a przy niej suczka faworyta. Kładą skrzynki, skrzyneczki, woreczki i paczki. Te od wódek pachnących, tamte od tabaczki. Niosą pudło kornetów, jakiś kosz na fanty. W jednej klatce kanarek, co śpiewa kuranty. W drugiej sroka, dla ptaków, jedzenie w garnuszku, dalej kotka skocięty i mysz na łańcuszku. chce siadać, nie masz miejsca, żeby nie zwlec drogi. Wziąłem klatkę pod pachę, a suczka na nogi. Wyjeżdżamy szczęśliwie, jej mość siedzi smutna. Ja milczę, sroka tylko wrzeszczy, rezolutna. Przerwała jej mość myśli. Masz wać pan kucharza? Mamy moje serce, a pfe? koncept z kalendarza. Moje serce, proszę się tych prostactw oduczyć. Zamilkłam. Trudno mówić, a dopiero szmruczyć, więc milczę.